ręką przeskoczyłem płot. Rząd rozpędziłem wroni, bo długo czekał tłum na boży miot. Spadłem na mech ich dłoni i samo się zrobiło jakoś tak, że mnie słuchali wszyscy, więc do nich wprost mówiłem zamiast wspak. I wołał lud czem bystry: Bożek spowiednik, zbawisz owce swe, gdy stanie wróg za progiem. Więc je zbawiałem, nie pojmując, że swój może też być wrogiem. Za me zasługi w wieży zamknął król zasłużonego sługę i lata trwała krzywda, lata ból i dni mijały długie. Lecz tak już jest, że zrozpaczony lud temu, kto w wieży wierzy, i nie wiem sam, jak się znalazłem wśród premierów i papieży. Masa jest siłą, ale siłą mas jest ten, kto czuje za nie. Jam z was i dla was, i za was wypowiem swoje zdanie. Nie wiecie sami, czego chcecie chcieć, więc w chceniu wam pomogę. Choć królem stał się dla was prosty kmieć, krętą wam wskażę drogę. Bo sprawiedliwie wszystkim służyć chcę, ojczyźnie i skrzywdzonym. Ale ojczyzna jedna przecież jest, skrzywdzonych zaś miliony. Wszak wszelką krzywdę dzieli się raz dwa, w szczegółach siedzi diabeł. Szczegółem rada się zajmuje ma, od czego ma się radę. Nastała historyczna zmiana ról, niech na mnie nikt nie dybie. Na dziś i jutro tylko z chłopa król odejdę, jeśli chybię. Kto z chłopa król, po prostu swoje wie, i ci, co stoją tyłem, niech sobie plują w najłatwiejszy cel. Ja wiem, że nie chybiłem. Królestwo moje jest czy tak, czy siak, zakwitnie mi dziedzina. A jeśli przez was pójdzie coś nie tak, to już nie moja wina. Królestwo moje jest czy tak, czy siak, zakwitnie mi dziedzina. A jeśli przez was pójdzie coś nie tak, to już nie moja wina. Machnąłem ręką, przeskoczyłem płot. Rząd rozpędziłem broni, bo długo czeka tłum na boży miot. Spadłem na mech ich dłoni.